Piotr, musimy porozmawiać. Masz poprawić wszystkie jedynki. Dobra, 2 × 8. 28? Jakiś taki znajomy ten głos się wydaje. Krystynka? Janusz? O, teściowa, dzień dobry. Jak mi imponują tacy mężczyźni. Bardziej mi chodziło o lekcję anatomii. Cześć, z tej strony Piotr. Weź na zostaw suba ojcu, bo dzwoni po moich kolegach z klasy i mi lipę robi. To jeszcze raz niech pani profesor powie, ile ten mój Piotr ma jedynek. 8? No to nieźle. Powiem tak, mój Piotr jest zdolny, ale leniwy. On to jest bardziej taki humanista. A, z polskiego też mu nie idzie. No bo on to bardziej do sportu niż do nauki się nadaje. Co? Zamiast na WF chodzi do kibla papierosy palić? Ja się wezmę za niego. Ale to nie będzie bezstresowe wychowanie. Do widzenia. Piotr, musimy porozmawiać. Słyszałem, że jesteś orzeł z matematyki. No, o co chodzi? O ten tramwaj, co nie chodzi. Masz poprawić wszystkie jedynki, albo tak dostaniesz, że przez tydzień na dupie nie siądziesz. Mnie jak ojciec wpieprzył pasem, to na drugi dzień olimpiady z języka ruskiego wygrałem. Ja się wezmę za ciebie, gówniarzu. I nie rób takich głupich min, bo ci zostanie. Głupi to zawsze ma szczęście. Proszę bardzo, korepetycje z matematyki. Jezu, tato, proszę cię, daj mi spokój, ja nie chcę iść na jakieś korki z matmy, błagam cię. Piotr, ty to jesteś głupszy niż ustawa przewiduje. Ja ci ostatnie pieniądze chcę wyciągnąć, żebyś się nauczył, a ten nie chce. Ale ja znam matmę, zaufaj mi, poradzę sobie. Dobra, 2 × 8. Będzie trochę... 2 × 2 = 2 × 2 = 2. 28? Nie, no nie wierzę. Ja już wiem, czemu ci nie idzie w szkole. Bo miejsce barana jest na pastwisku, a nie w szkole. Dzwonię na te kurwa kopertycje z matmy. Co ty się tak zacząłeś przejmować moją edukacją nagle, co? Piotr, tu nie chodzi o ciebie. Chodzi o to, co ludzie na mnie będą gadać, jak ty nie zdasz, rozumiesz? Moje uszanowanko, dzwonię zapisać mojego bara... syna na korepetycje z matmy. Tylko jest jeden problem. Nie, nie chodzi o pieniądze. Mnie akurat stać. Chodzi o to, że jakby to powiedzieć, mój Piotr jest strasznym tłukiem z matmy. A, radziła sobie pani z różnymi ciężkimi przypadkami? No to super. Środa o 16. Dobra, no, do widzenia. Kurwa, jakiś taki znajomy ten głos się wydaje. Po co to zrywasz? Po to jest folia, żeby widać było, że jest nowe. Folię się zerwie dopiero po nowym roku, jak już gości nie będzie. Za 2 dni jedziemy na korepetycję. I żeby była jasność, ja te wszystkie wydatki będę zapisywał i jak pójdziesz do roboty, to mi wszystko oddasz co do grosza. Poważnie? Poważnie, to się w trumnie leży. A, i plus odsetki oczywiście. Tylko nie narób mi wstydu na tych korepetycjach. Ja wiem, że ty nie jesteś lotny, bo inteligencję odziedziczyłeś po babce ze strony twojej matki i jedyne, co będziesz w miarę dobrze robił w życiu, to kopanie rowów, ale weź się postaraj, żeby cię przepchnęły do następnej klasy, no. Bo jak będziesz kiblował, to sąsiad mi żyć nie da, a teraz akurat nie mam żadnego haka na niego, rozumiesz? Okej, no, postaram się. No. Piotr, tylko na tych korepetycjach nie narób u ojców wstydu, dobra? Ładnie się tam ucz, okej? Weź, tato, proszę cię, no. Piotr, jak będziesz widział, że coś nie bardzo cię uczy, coś nie tego, to się targuj, dobra? No, żebyś mi pieniędzy zapłacił. Dawaj. Dzień dobry, zapraszam. Krystynka? Janusz? Kurwa! Od podstawówki żeśmy się nie widzieli. No patrz, tyle lat minęło, a ja cię bez problemu poznałam. Ja tym bardziej, ale wiadomo, takie pryma sort kobity to się pamięta przez długie lata. Nic się nie zmieniłeś. Piotr, teraz to wiem, że cię zostawiam w dobrych rękach. Zapraszam.
Aj, Krystynka, Krystynka, słodka jak landrynka. Ciekawe, czy pamięta, jak żeśmy się w sobie podkochiwali w szkole. A, na pewno pamięta. Ale ciałko to ma cały czas jak lala z żurnala. A, gdybym nie był zaobrączkowany, to co ja gadam? Nie dla psa kiełbasa. Już? No, to siadaj, a ja jeszcze idę z panią Krystyną porozmawiam. No i co? Będzie co z tego młodego szczawia? No, powoli, powoli i jakoś pójdzie. Jak tak patrzę... to ja bym się zapisał na te korepetycje. Też z matematyki? Bardziej mi chodziło o lekcję anatomii. Ty jesteś żartowniś, Janusza. Dobra, lecę, bo jeszcze mąż się obrazi. Nie mam męża. A to zostaje. A to zapraszam. Nie no, żartuję, będę już leciał, bo dzisiaj jest łopatka wieprzowa w promocji po 7,90. To kupię ze 20 kilo i pomrożę. Ty jesteś, Janusz, niemożliwy po prostu. Dobra, idę, bo jak to bydło się zleci, to cały zapas wykupię w 5 minut. Do zobaczenia. Na razie. Co ci tyle zaszło? Już myślałem, że nie wrócisz dzisiaj. A co ty się tak popisujesz? Rozmawialiśmy z panią Krystynką o twojej edukacji. Jakbyś nie był takim cymbałem z matmy, to by w ogóle nie było problemu. Jezus, to 100 razy słyszałem. Kupisz mi kebaba? Chyba śnisz. Matka w domu kanapek narobiła, a ten jeszcze na kebaby będzie jeździł. Myślisz, że ja sram pieniędzmi? Zresztą, już dosyć się na ciebie dzisiaj wykosztowałem. Patrz, Piotr. 10-letnie zimówki, a jak ładnie idą. Dzień dobry, Janusz. O, teściowa, dzień dobry. Był, dopóki żeś się nie pojawiła. Ciebie to, Janusz, łatwo znaleźć. Wystarczy się rozglądać za najstarszym i najbardziej porcywiałym samochodem na osiedlu. O, i widzę, że maskę masz do malowania. Mamusia se maluje maskę codziennie i tak nie pomaga. Bardzo zabawne. Przychodzę, bo mam sprawę. Trzeba by podskoczyć do schroniska dla zwierząt. Czyli wraca mamusia na stare śmieci. Zapłacę ci, ty dusi groszu. A to zamieniam się w słuch. Zawieziesz karmę dla psów. Ile wyjdzie za paliwo? Zara, niech to pomyślę. Do schroniska będzie w jedną stronę z 7 km, w dwie to będzie 14. Spalę ropy za jakie 4, no może 5 zł, jak będą korki. Ze 100 spali jak nic. Aż tyle? Ropa jest droga, tam jest daleko, korki, objazdy, tego. Znając życie, to i tak dołożę do tego interesu. Tu masz karmę, tu pieniądze, tylko musisz być w schronisku na 15.00, zrozumiano? Jak mamusia sobie życzy. No nie wierzę, znowu się spotykamy. Latasz za mną jak jakiś komornik, kurwa. Uwielbiam to twoje poczucie humoru. Ale czekaj, to jest karma dla psów? Ty pomagasz tym pieskom ze schroniska? No przywiozłem. Wow, jak mi imponują tacy mężczyźni. Bezinteresowna pomoc dla tych pokrzywdzonych przez los zwierzaczków. No tak, bardzo pokrzywdzonych, bardzo. Wiesz, stać mnie to pomagam, no nie chwaląc się, w tym roku to już chyba ze 3 tony karmy kupiłem. Ale ja to pomagam nie tylko psom. Ratuję też koty, konie, jelenie, jeże, kuny, gęsi, kuropatwy, lisy, chomiki i meduzy. Wow, mężczyzna idealny. Nie przesadzaj. Jak wydam te 10 czy 15 tysięcy miesięcznie na pomoc dla tych zwierzaków, to się nic nie stanie. Każdy by tak zrobił na moim miejscu. Uwierz mi, nie każdy. Kurczę. No przepraszam, no muszę uciekać, bo się spóźnię na korepetycję. Do zobaczenia. Janusz! Ratuj, mam kapcia! Ja jak pochleję, to na drugi dzień też mam kapcia w gębie. Jest sobota, to połowa kraju ma kapcia. Przestań, wariacie, mam kapcia w aucie. No to się bierzemy do roboty. No zobacz, no. No co z tym zrobić teraz? Trzeba będzie deczko podlewarować i się zrobi.
i robota zrobiona. Janusz, dziękuję. Co ja bym bez ciebie zrobiła? Pa. Kurwa, jakoś tak dziwnie w brzuchu czuję. Jakby na sraczkę, ale inaczej. Jakby mnie tam jakie motyle latały. Kurwa. Dzięki za obejrzenie. Wpadajcie do Malwiny na kanał zobaczyć produkcję, w której wystąpiłem razem z Piotrem. To będzie normalnie hit. Na razie.